Jak to jest bać się wszystkiego, słuchajcie? To jest straszne. Po prostu masz momenty, kiedy wiesz, że nie wsiądziesz do samochodu, wiesz, że nie siądziesz do pracy, wiesz, że do niczego się nie nadajesz. I to jest jakiś taki głos, tak? Głos, który mówi ci, jesteś do niczego, tak? Do niczego się nie nadajesz, nie? I to jest takie, wiecie, no, jakkolwiek to rozumieć. Można to rozumieć jako demon. Można to rozumieć jako jakaś tam psychika, jakieś coś doświadczenia i tak dalej. Można się temu, wiecie, sprzeciwiać jako demonowi, tak? Ja szczerze powiedziawszy, nauczyłem się to trochę olewać, bo zauważyłem jedno, że cokolwiek mi to mówi, to ja i tak działam wbrew temu. I to jest takie niesamowite, że mogę być pełen świadomości, że nie potrafię dzisiaj zrobić danej rzeczy, ale jak zaczynam tą rzecz robić, to ją robię i 100% umysłu pokazuje mi, nie, ty tego nie potrafisz, tak? Ale ja to w tym czasie robię, nie? Jakby całkowicie rozum był podporządkowany myśli, że ja czegoś nie jestem w stanie zrobić, a ja to robię, nie? Ja to nazywam gwałceniem tego czegoś, ale to jest do zrobienia tak naprawdę, nie? Tego typu rzeczy, mimo że to 100% umysłu mówi ci, że się nie da. No i tak mniej więcej schizofrenicy mają. Dużo ludzi tak ma. I się to bardzo często pojawia, nie? Ale wiecie co, im częściej jakby można to, słuchajcie, zapewne to jest demon, nie, według mnie, tak? Można to odgonić zwyczajnie, tak? A można, że tak powiem, dać temu opór, tak? I to samo prędzej czy później odchodzi. Dzisiaj na przykład miałem dzień, kiedy normalnie pracowałem, mi się chciało, wiedziałem, że umiem, w ogóle jakby to całkowicie odeszło, nie? Poszło sobie gdzieś, tak? A miałem dni, kiedy siadnięcie do pracy to jak pójście na wyprawę na Himalaje, nie? To jest wszystko takie przeciekawe doświadczenie, nie? Dla mnie takie wszystkie jakieś traumatyczne rzeczy się przypominają po prostu, nie? Że się nie nadajesz, nie możesz żyć, nie? To w ogóle nie tędy droga, nie będziesz, będziesz nikim i gdziekolwiek się nie pojawiasz, też ci wszyscy mówią, że się nie nadajesz, albo cię w ogóle nie rozumieją, nie? To jest takie najlepsze, że ludzie w ogóle nie jarzą, w ogóle jak można czegoś nie umieć, jak się nie da, tak? Nie jarzą, że można mieć takie ograniczenia, nie? To jest takie takie przedziwne, nie? Ale tak funkcjonuje człowiek w schizofrenii, nie? Ja jak powiedziałem, tam mam nagranie o tych głosach, nie? I ważne jest, kto jest panem, kto jest twoim panem, kto jest twoim, że tak powiem, bogiem, nie? Bo jeżeli twoim bogiem będzie niemoc, tak? No to będziesz słuchał tego. Moim bogiem jest Jezus, nie? I wiecie, to coś mówi mi stuprocentowo, że się nie nadajesz, tak? Że tego nie zrobisz, nie? I to mówi 100%, nie dasz rady, nie wejdziesz do samochodu, nie pojedziesz, nie usiądziesz, nie będziesz pracował. To mówi 100%, nie? Tylko jak ja tego nie uznam za pana, tego stuprocentowej myśli, nie uznam za pana, tego stuprocentowego głosu, to w tym momencie wiem, że mam pana Jezusa, który raczej mówi, że wszystko jest okej, nie? Że mnie zbawił, nie? I się temu daje opór, w sensie działam wbrew temu głosowi. Da się działać wbrew temu głosowi, to jest przeciwne. Idziesz gdzieś na spacer, wiesz, że na 100% nie możesz iść, a jednak idę na ten spacer, nie? Czasami miałem takie wrażenie, że czułem się pijany na spacerze, nie? Tak szczęśliwy jakby z tego, że dałem opór, nie? Było coś takiego kilka razy. Ale da się dać opór temu wewnętrznemu głosowi, po prostu jak się, dobra, jest ten głos, mówi 100% się nie nadajesz do niczego, ale niech se on będzie. I w tym momencie, ale dobrze, że się nie, dobrze to mówisz, fajnie, że ty jesteś ten głosie, nie mówisz mi takie rzeczy, nie? No ale ty nie jesteś moim panem, nie? Moim panem jest Jezus. Jezus nie mówi, że się do niczego nie nadaje. Więc siadam i robię, nie? I to jest takie zdziwienie, nie? Jak to? No, tu mi cały czas mówi, nie nadajesz, a ja to robię. No przecież to robię, nie? I da się dać temu opór. Musisz zmienić po prostu swojego pana. Mi się to jakoś tak powoli, kroczek po kroczku, bez żadnych cudów, bez żadnych wielkich rzeczy. Od maleńkich kroczków zaczynam, robię coraz większe. Po prostu zmieniam pana, a ten głos po prostu powoli albo szybciej czasami po prostu zwyczajnie odchodzi. Już go nie ma w wielu sprawach.
wiele spraw już umiem zrobić, mimo że miałem stany, kiedy do niczego, po prostu depresja totalna, dno totalne, do niczego się to wszystko nie nadawało, nic nie umiałem, nic nie mogłem zrobić, miałem takie stany. A jednocześnie mówię, gwałciłem ten głos, w sensie mówię, ty nie jesteś moim panem, nawet nie mówiłem tego głosu, nie? Tylko po prostu wiedziałem, że ten głos nie jest moim panem, więc cokolwiek on mówi, co mi pokazuje, mimo że to jest stuprocentowe przekonanie, ja nie muszę tego stuprocentowego przekonania słuchać, tak? No to jest tylko w mojej głowie, tak? A ja jestem duszą, ja jestem ciałem, a to, że chce siedzieć w mojej głowie, to nie chce tam siedzi, to będzie musiał kiedyś ustąpić po prostu. I ustępuje po prostu, no tak się to leczy, tak się leczy schizofrenię. Da się to wyleczyć, tak? Bez cudów, bez niczego, po prostu zmienia się pana. Panem nie jest głos, tak? Panem nie jest to przekonanie, tylko panem jest ktoś, kto pozwala. Bardzo pomaga też czasami rodzina, pomagają znajomi, którzy wierzą, że ja w coś potrafię. Na przykład mam kolegę, który, wiecie, jak poszedłem do psychiatry, to mnie psychiatra mówi, ty się na rentę nadajesz, nie? Ja ci dam, jak byłem w tym szpitalu dziennym, nie? To chcieli mi dać zaświadczenie, że ja poszedł rentę, nie? Tak mi sugerowali, nie? Ja mówię, nie, ja będę pracował, nie? Ja nie będę żadnej renty brał. Przecież mam ręce, mam nogi, mam głowę, dam radę, nie? Więc poszedłem zamiast renty, to założyłem firmę, nie? Będę pracował, nie? Tak wyszło, zamiast iść na rentę, to poszedłem założyć działalność gospodarczą, tak? Będę robił, nie? Nie będę słuchał tych głosów, tak? Że się nie nadaje do niczego, tak? No i co? I mimo, że masakra jest czasami z tą pracą, że jest gorzej, no ale daję radę nawet wspierać znajomych, tak? Pieniędzmi. Jak ktoś nam coś prosi, żeby pożyczył, daję radę, wyrabiam na to. Znacznie lepiej niż na rencie jest. Mimo, że świat mi mówi iść na rentę, to się niczego nie dajesz. Nawet przyjaciel jeden powiedział, żebym przyszedł na rentę, nie? Jak mnie widział w takim stanie i tak dalej. No, żebym sobie odpoczął, szedł na rentę. Nie, to nie jest czas na odpoczywanie. To nie zniknie od odpoczywania. Schizofrenia nie znika od odpoczywania. Schizofrenia znika od, że tak powiem, dania oporu jej. Dać trzeba opór temu wszystkiemu, bo moim zdaniem to jest demon zwykły, tak? Jakiś demon. Można go przeganiać, wiecie, krzycząc na tego demona, można odganiać i tak dalej. Ja nie mam siły, tak? Ja stwierdziłem kiedyś, mówię, Boże, jeśli ja mam cośkolwiek głosić o Ewangelię ludziom, to ja rezygnuję w swoim życiu z cudownych doświadczeń jakichś anielskich, że tak powiem, u mnie, tak? Ja się będę opierał tylko i wyłącznie na miłości prawdziwej, nie? Takie, jakie dostałem od Ciebie, na tym, że jestem zbawiony, nie? I tak się opieram po prostu, nie? Nie wiem, co z tego wyjdzie, ale daję radę naprawdę pokonać schizofrenię, nie? Nawet nie pokonać, tylko dać opór schizofrenii. Ona odchodzi po prostu, nie? Zwyczajnie odchodzi. Nie rozumiem jeszcze, czym są demony, tak? Ale jak się daje im opór, to one odchodzą. Wiem, że Jezus mnie kochał, że jest był jedynym normalnym człowiekiem na tej ziemi. Mnie kochał tak, że umarł za mnie i tyle mi wystarcza, nie? Tyle mi wystarcza, żeby mi dać opór temu wszystkiemu.